Po sukcesie pierwszej części Metal Slug'a, SNK przez 2 lata nie zrobiło jeszcze kontynuacji. Było to spowodowane koniecznością kontynuacji reszty gier korporacji. To nie jest tak, że Metal Slug było ich pierwszą udaną grą. Chodzi o to, że nie zaczął być ich nagle źródłem zarobku jedynym i traktowany był raczej jako kolejna udana gra. Mimo wszystko, tradycji robienia kontynuacji do wszelkich arcade'ów, jakie przyjdą ci do głowy, musiało stać się zadość, no i tak oto w 1998 roku powstała gra Metal Slug 2. W tym filmiku skupię się głównie na wersji z dwójką w tytule, ale napomknę również o kilku zmianach, które wprowadziła ze sobą reedycja o nazwie X, którą zrobiono kilka lat po trójce. Metal Slug 2 właściwie można nazwać zwyczajnym sequelem. Dodało właściwie to samo, tyle że więcej. Więcej przeciwników. Broni co prawda było tyle samo, ale pojazdów było dużo więcej. Pojawia się tutaj pozostający już w następnych częściach samolot oraz helikopter, a także, co dosyć nietypowe, wielbłąd. Wielbłąd z doczepionym machine gunem. Twórcy uznali, że strzelanie jedynie do żołnierzy wrogiej armii może wydawać się nudne, co moim zdaniem jest kompletnie nietrafionym pomysłem. W pierwszej planszy przez większość czasu strzelamy do Arabów, z którymi obchodzimy się w sumie tak samo jak z poplecznikami Murdena. Prawdziwe zmiany stają się zauważalne w poziomie drugim, gdzie przyjdzie nam walczyć z mumiami w piramidzie. Nie są to zbyt wymagający przeciwnicy, jeśli nas jakimś cudem jednak trafią, również stajemy się owiniętymi w papier toaletowy faraonem. Szczerze, to bardzo niewygodna przemiana. Jako mumia stajemy się wolniejsi i w ogóle beznadziejni, także całe szczęście, że wszędzie leżą medykamenty na tę przypadłość. Później, głównie w planszy trzeciej, dzięki zebranym bonusom w postaci jedzenia, możemy się również zmienić w grubasa. Co prawda nadal to nas spowalnia, ale zapewnia nam większe pociski, co bardzo ułatwia grę. Pod sam koniec gry do puli przeciwników dołączają Marsjanie. Nie jestem ich wielkim fanem, ale wygląda na to, że SNK jest, bo pojawiają się chyba w każdej następnej części. No, pojawiają się wręcz chmarami w tej części, co w następnych na szczęście zostało trochę naprawione. No i są oni naprawdę denerwujący, służą chyba tylko temu, żeby być trudniejsi od mumii, które akurat były w tym przypadku za łatwe. No i mają nadrabiać właśnie zostawione przez nas monety. Dwójka może i nie dodaje żadnych nowych broni, ale dodaje za to dwie nowe postaci. Do dwóch Rambo-podobnych osiłków Marco i Tarmy dołączają charakterystyczne dla SNK żeńskie postacie Eri i Fio. Skład ten zostaje w praktycznie większości następnych gier niezmieniony, no może poza jednym małym wyjątkiem. Bossowie są tym razem zaplanowani jeszcze lepiej. Pozwolono tu sobie na większą dozę abstrakcji, pozostawiając charakterystyczny, metaliczno-steampunkowy styl. Ulubieńcem wszystkich pozostaje boss poziomu drugiego, który pożera wieżę, na której jesteśmy. Od jej podstaw. Muzyka jednak nie dopasowuje się już tak dobrze do wartkiej akcji gry. Więcej tutaj dodano różnego rodzaju trąbek i innych basów. Najgorzej to, że rzuca w oczy w planszy trzeciej. Ale za to zostały charakterystyczne dla pierwszej części Assault Vim oraz Final Attack. Ten akurat posłuży jako motyw ostatniego bossa i motywem ostatniego bossa pozostanie właśnie w następnych częściach. Ponownie z jednym małym wyjątkiem. No a jeśli chodzi o wersję X, to wprowadza ona kilka ważnych zmian. Przede wszystkim dodaje bronie z trójki, o których wspomnę omawiając właśnie ten tytuł, oraz zmienia pierwsze dwa levele, zmieniając porę dnia. Poza tym boss pierwszego poziomu jest dokładnie tym samym czołgiem, którego widzimy w piątym poziomie pierwszej części. Ogólnie Metal Slug 2 był wyjątkowo udanym sequelem, zbierając jeszcze więcej fanów niż poprzednia część. Wiele zmian, na które narzekałem, były właśnie przez nich komplementowane, chociaż czego kompletnie nie rozumiem. Na prawdziwą rewolucję przyszło jednak nam czekać jeszcze trochę, bo takową przyniósł ze sobą dopiero Metal Slug 3, który przez wielu jest nazywany najlepszą grą serii. No a reszta jest to już historia. Dziękuję za uwagę, dobranoc.